12 tom, 1 sierpnia 1918 roku. Bóle miłości, które dusza znosi ze względu na Jezusa, ranią go i przynoszą mu ulgę. Moje życie toczy się dalej pośród w nieobecności Jezusa i niepokoju. I często skarżę się mojemu słodkiemu Jezusowi. On zaś przyszedł, podszedł do mnie i przytulił mnie do swojego serca i powiedział do mnie: napij się z mojego boku. Wypiłam najświętszą krew, która wypływała z rany jego serca. Jakże byłam szczęśliwa. Jednak Jezus, nieusatysfakcjonowany z tego, że napiłam się jeden raz, powiedział mi, żebym napiła się drugi raz, a potem trzeci. Byłam zdumiona jego dobrocią, gdyż sam chciał, żebym się napiła, a ja nie musiałam go o to prosić. Następnie dodał: córko moja, za każdym razem, kiedy przypominasz sobie, że jesteś mnie pozbawiona i cierpisz z tego powodu, twoje serce zostaje zranione boską raną, która, będąc boską, ma moc odzwierciedlania się w moim sercu i zraniania go. Ta rana jest słodka, jest balsamem dla mojego serca. Dzięki niej łagodzę sobie okrutne rany, które zadają mi stworzenia, oraz przynoszę sobie ulgę, kiedy mnie lekceważą i okazują mi pogardę, tak iż nawet zapominają o mnie. Tak samo, jeśli dusza czuje się oschła i rozkojarzona i odczuwa ból ze względu na mnie, jest zraniona i rani mnie, a ja doznaję ulgi.